Cześć, zapraszam Was na nowy film o tematyce hamowania oraz zachowania bezpiecznego odstępu przy różnych manewrach drogowych. Będą to pytania specjalistyczne na kategorię B. To zaczynamy. Którą z podanych wielkości należy uwzględnić, ustalając odstęp od poprzedzającego pojazdu? A. Prędkość pojazdu, B. Długość pojazdu, C. Szerokość pojazdów. I oczywiście powinniśmy uwzględnić w takim wypadku prędkość pojazdów, czyli odpowiedź A. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu? A. Nie mniejszy niż 3 metry, B. Nie mniejszy niż 5 metrów, C. Nie mniejszy niż 10 metrów. I przepisy zobowiązują nas do zachowania odstępu nie mniejszego niż 5 metrów. Odpowiedź B. Jaki odstęp należy zachować podczas omijania samochodem osobowym przeszkody na drodze? A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra, B. Bezpieczny, ale zawsze jednakowy, C. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. I tutaj nie ma określonego przy omijaniu przeszkody na drodze, nie ma określonej jakiejś wartości, więc powinien być to odstęp bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu, czyli odpowiedź C. Jak duży odstęp od poprzedzającego pojazdu należy utrzymywać, kierując samochodem osobowym poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości 600 metrów? A. Nie mniejszy niż 50 metrów, B. Nie mniejszy niż 40 metrów, C. Nie mniejszy niż 30 metrów. I w takim przypadku przepisy zobowiązują nas do zachowania odstępu nie mniejszego niż 50 metrów. Odpowiedź A. Który z wymienionych elementów wyposażenia lub budowy pojazdu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania? A. System AWS, B. Tempomat, C. Układ ABS. I za hamowanie odpowiedzialny jest tutaj albo ma wpływ na istotny wpływ na bezpieczeństwo podczas hamowania, układ ABS, odpowiedź C. Na co przede wszystkim powinieneś zwrócić uwagę podczas wymijania innego pojazdu? A. Na prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy, B. Na pojazdy jadące za tobą, C. Na zachowanie bezpiecznego odstępu. Podczas wymijania powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznego odstępu, odpowiedź C. Jak zmieni się droga hamowania pojazdu zależnie od wzrostu prędkości? A. Droga hamowania wydłuża się wraz ze wzrostem prędkości, B. Droga hamowania ulega skróceniu wraz ze wzrostem prędkości, C. Prędkość jazdy nie ma wpływu na drogę hamowania. Oczywiście ma wpływ i wraz ze wzrostem prędkości droga hamowania wydłuża się, czyli odpowiedź A. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla? A. Bezpieczny, ale nie większy niż 0,5 metra, B. Bezpieczny, ale nie większy niż 1 metr, C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr. I powinien to być odstęp bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr. Jakie czynniki mają wpływ na łączny czas postrzegania i reakcji kierującego pojazdem? A. Stan opon, B. Widoczność na drodze, złożoność sytuacji drogowej, C. Dodatkowa masa pojazdu. I bezpośredni wpływ na czas postrzegania i reakcji ma widoczność na drodze oraz złożoność sytuacji drogowej, czyli odpowiedź B. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? A. Tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony. B. Nie. C. Tak. I tutaj odpowiedź brzmi nie, ponieważ pytanie dotyczy tunelu położonego poza obszarem zabudowanym. I tutaj ten przepis o 50 metrach nas nie obowiązuje. O ile wzrośnie droga hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość dwukrotnie? A. Dwukrotnie, B. Trzykrotnie, C. Czterokrotnie. Jeżeli zwiększymy prędkość dwukrotnie, droga hamowania wzrasta czterokrotnie, odpowiedź C. Na który z wymienionych czynników należy zwrócić uwagę podczas wykonywania manewru wyprzedzania? A. Na właściwą temperaturę we wnętrzu pojazdu, B. Na zachowanie bezpiecznego odstępu, C. Na odstęp od jadących z tyłu pojazdów. No, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznego odstępu, czyli odpowiedź B. W jakich warunkach droga hamowania jest najdłuższa? A. Na drodze suchej, B. Na drodze mokrej, C. Na drodze oblodzonej. Najdłuższa będzie na drodze oblodzonej, odpowiedź C. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego? A. Masa pasażera, B. Prędkość i stan nawierzchni, C. Masa pojazdu. I tutaj będzie miała największy wpływ prędkość i stan nawierzchni, odpowiedź B. Jaki odstęp powinieneś zachować jadąc za innym pojazdem? A. Uzależniony wyłącznie od Twoich umiejętności i doświadczenia, B. Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu, C. Wynoszący co najmniej dwie długości Twojego pojazdu, niezależnie od prędkości i warunków panujących na drodze.
i powinien być taki odstęp, który jest niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu, czyli odpowiedź B. Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę, dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych? A. Tylko na znaki zakazu. B. Rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze. C. Tylko na prędkość jazdy i innych uczestników ruchu. Powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze. Odpowiedź B. Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? A. Od prędkości, z jaką jedziesz. B. Od mocy silnika w pojeździe. C. Od szerokości jezdni. No, powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na prędkość, czyli odpowiedź A. Od prędkości, z jaką jedziesz. Podczas wykonywania którego z wymienionych manewrów masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od pojazdu? A. Wymijania samochodu osobowego. B. Wyprzedzania roweru. C. Omijania dowolnego pojazdu. I ten przepis obowiązuje nas przy wyprzedzaniu roweru. Odpowiedź B. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? A. Oznakowanie poziome. B. Stan hamulców. C. Oznakowanie pionowe. No nic innego jak stan hamulców ma przede wszystkim wpływ na drogę hamowania, czyli odpowiedź B. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? A. 1 metr. B. Bezpieczny. C. 1,5 metra. Od omijanej przeszkody przede wszystkim odstęp bezpieczny. Innej wartości nie podają przepisy. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? A. Ilość paliwa w zbiorniku. B. Stan układu kierowniczego pojazdu. C. Czas reakcji kierującego pojazdem. No bezpośredni wpływ przede wszystkim ma czas reakcji kierującego pojazdem, czyli odpowiedź C. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania samochodem osobowym innego pojazdu? A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1,5 metra. B. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. C. Bezpieczny, czyli zawsze taki sam. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp i uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu, czyli odpowiedź B. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania samochodu osobowego? A. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. B. Bezpieczny, ale większy niż 1,5 metra. C. Bezpieczny, ale mniejszy niż 0,5 metra. Wiemy już, że jest to bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? A. Nie mniejszy niż 1 metr. B. Nie mniejszy niż 0,5 metra. C. Dowolny, ale bezpieczny. I już mieliśmy pytanie o rower. W przypadku motoroweru jest tak samo. Jest to nie mniejszy niż 1 metr. Odpowiedź A. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego? A. Czas reakcji kierującego pojazdem. B. Masa pasażerów. C. Masa pojazdu. I bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania ma czas reakcji kierującego pojazdem. Odpowiedź A. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać, stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? A. Minimalnie 1 metr. B. Maksymalnie 10 metrów, minimalnie 1 metr. C. Bezpieczny odstęp. I stojąc przed skrzyżowaniem, powinniśmy zachować po prostu bezpieczny odstęp. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określenie odległości od pojazdu jadącego przed nami? A. Długość pojazdu. B. Szerokość pojazdu. C. Prędkość pojazdu. I jest to prędkość pojazdu, odpowiedź C. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych? A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 metra. B. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra. C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr. I przy wyprzedzaniu kolumny pieszych powinniśmy zachować odstęp bezpieczny nie mniejszy niż 1 metr. Odpowiedź C. Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować stojąc w tunelu w zatorze drogowym tzw. korku? A. 3 metry, B. 5 metrów czy C. 7 metrów? Powinniśmy zachować 5 metrów. Odpowiedź B. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymywać, stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? A. Minimalnie 0,5 metra. B. Bezpieczny odstęp. C. Maksymalnie 3 metry, minimalnie 1 metr. I tak jak w poprzednim podobnym pytaniu, ma być to odstęp bezpieczny. Nie ma tutaj dokładnych wartości podanych przez przepisy. Jaki odstęp należy zachować podczas wymijania? A. Co najmniej 1 metr. B. Co najmniej 2 metry. C. Bezpieczny. Jest to odstęp bezpieczny. Czego możesz spodziewać się podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych? A. Zwiększonej przyczepności kół do jezdni. B. Zwiększonej siły tarcia. C. Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni. O, mamy tutaj śliską nawierzchnię i możemy spodziewać się zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.
I to było już ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie. Przypominamy, że całą aktualną bazę znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl oraz w naszych aplikacjach mobilnych, gdzie serdecznie Was zapraszam. Pozdrawiam.